Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dzień dobry, minęła godzina 18.30. Czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. My jako posłowie, senatorowie, eurodeputowani, nie możemy też, z ustawa o tym mówi, nie możemy zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i uważam, że też powinno to być poszerzone i objęte o wszystkich samorządowców. Kiedyś maksymalnie u dziecka mogliśmy zrobić 2 odcinki jednocześnie, natomiast ten aparat teraz może zrobić 3 odcinki kręgosłupa, robi 3 ekspozycje. Pacjent musi się przyzwyczaić do tej elektrostymulacji teraz, bo to już jest tak, że dźwięki, które pacjent dostaje, to są impulsy elektryczne, więc mózg musi mieć chwilę czasu, żeby się przyzwyczaić. Stop korupcji. Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski przedstawił projekt poprawki do ustawy antykorupcyjnej, która zakazywałaby marszałkom województwa zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Poseł oskarża również prezydenta miasta Opola oraz marszałka województwa śląskiego o polityczną korupcję. O szczegółach Maciej Wójtowicz. Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski planuje złożyć projekt poprawki do ustawy antykorupcyjnej o nazwie Lex Chełstowski. Jest luka w ustawie antykorupcyjnej, ponieważ od przyszłej kadencji wójtowie, burmistrzowie, prezydenci nie będą mogli zasiadać w spółkach Skarbu Państwa albo w spółkach komunalnych, ale nie dotyczy to członków zarządów województw czy członków zarządów powiatów. I takie zaostrzenie ustawy antykorupcyjnej Solidarna Polska zgłosi. Dokument wziął swoją nazwę od Jakuba Chełstowskiego, który zdaniem posła Kowalskiego dopuścił się wraz z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim korupcji politycznej. Chełstowski, będąc marszałkiem województwa śląskiego, od sierpnia zasiada jednocześnie w Radzie Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny, w której gmina Opole posiada ponad połowę udziałów. Mają wysokie uposażenie, naprawdę nie muszą szukać i dorabiać jak marszałek województwa śląskiego, który jest kumplem Arkadiusza Wiśniewskiego i dostaje Radę Nadzorczą Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Tam powinni być fachowcy, tam powinny być osoby, które dbają o pieniądze mieszkańców Opola. Z kolei prezydent Arkadiusz Wiśniewski piastuje obecnie stanowisko w Radzie Nadzorczej Kolei Śląskich. Pełny wpływ na jej funkcjonowanie ma nie kto inny jak wspomniany już wcześniej marszałek Chełstowski. Tak na grafice prezentują się biznesowe powiązania tych dwóch polityków. W obronie swojego przełożonego stanął rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W polityce Solidarnej Polski kilka lat temu w osobach pan Wozi, pan Jaki rekomendowali pana prezydenta Opola do pracy w Radzie Nadzorczej Kolei Śląskich, wskazując na jego kompetencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podjął on swoją aktywność pracując na rzecz Kolei Śląskich. Sprawdził się w tym zakresie, natomiast jeśli dzisiaj posłowie Solidarnej Polski wskazują inne rozwiązania, to samorządowcy są po to, żeby rozwiązania prawne przestrzegać, natomiast politycy powinni raczej w swoim obozie politycznym zapytać, co się zmieniło. W sprawie zarzutów z tytułu Lex Chełstowski głos zabrał rzecznik prezydenta miasta Opola Adam Leszczyński. W odpowiedzi możemy przeczytać. Poseł Kowalski osiąga Himalaje hipokryzji. Sam dorobił się milionów złotych w spółkach Skarbu Państwa. Natomiast jego koledzy traktują spółki jak prywatny folwark, kupczą ziemią, a pan poseł atakuje Jakuba Chełstowskiego, który dla Zjednoczonej Prawicy jeszcze niedawno był wzorem cnót wszelakich. Jeśli jakaś ustawa korupcyjna ma powstać, to niech nosi nazwę Lex Solidarna Polska, bo to jest prawdziwy symbol politycznej korupcji. Poczynania prezydenta Wiśniewskiego komentuje radny Opola z ramienia PiS, Sławomir Batko, zwracając jednocześnie uwagę na wzrost lokalnych podatków. Panowie ze Stowarzyszenia Tak dla Polski potrafią zadbać o własną kieszeń. Natomiast jednocześnie bardzo chętnie, co widzimy chociażby po właśnie ostatnich decyzjach pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i jego radnych, bardzo chętnie sięgają do coraz głębiej do kieszeni mieszkańców Opola, czemu bardzo mocno się sprzeciwiamy. Widać ewidentnie, że pan prezydent wybrał tą politykę, którą Platforma Obywatelska serwowała Polakom w momencie, kiedy rządziła, kiedy to podwyższała podatki VAT w momencie, kiedy przyszedł kryzys. Przypomnijmy, ile będą kosztować Opolan podwyżki podatków. Dla przykładu godzina postoju w strefie A w 2019 roku kosztowała 2 zł. W przyszłym roku opłata wzrośnie do 4 zł i 40 groszy. Podobnie sytuacja ma się z biletami MZK, za które 2 lata temu płaciliśmy 3 zł. Po podwyżce podatku ich cena ma wynosić 4 zł i 20 groszy. W
Wśród zwolenników ustawy Lex Chełstowski jest poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Pracy w samorządzie jest bardzo dużo i powinni skupić się na pracy w samorządach. My jako posłowie, senatorowie, eurodeputowani nie możemy też, ustawa o tym mówi, nie możemy zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i uważam, że też powinno to być poszerzone i objęte o wszystkich samorządowców. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy. Za wprowadzeniem jej w życie będą w przyszłości głosować parlamentarzyści. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Z nowoczesnej pracowni RTG od dziś korzystać będą pacjenci Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich. To ważny krok w poprawie jakości diagnostyki ortopedycznej. Zakończyła się także budowa lądowiska dla śmigłowców medycznych. Inwestycja ma usprawnić akcje ratunkowe prowadzone w tej części województwa opolskiego. Odcinek szyjny, piersiowy, odcinek lędźwiowy, mamy też miednicę, także tu świetnie widać. Pełny obraz kręgosłupa to zasługa aparatu RTG z funkcją stitchingu, który znalazł się na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Kiedyś maksymalnie u dziecka mogliśmy zrobić dwa odcinki jednocześnie, natomiast ten aparat teraz może zrobić 3 odcinki kręgosłupa, robi 3 ekspozycje i potrafi je idealnie złączyć. Także lekarz ogląda już sobie kręgosłup od góry do dołu, bez żadnych artefaktów jakby w całej linii i to samo polega na kościach. Pracownia RTG, z której każdego dnia korzysta nawet setka pacjentów, nie tylko ze Strzelec Opolskich, ale także z sąsiednich powiatów, wzbogaciła się nie tylko o nowe urządzenie rentgenowskie, ale także ultrasonograf. W związku z tym, że rozwija się taki rynek komercyjny, zwłaszcza w ortopedii, liczymy na to, że pozyskamy też pacjentów właśnie z tej prywatnej sfery właśnie ortopedycznej, bo tak jak tutaj padły słowa, nasz aparat chyba właśnie jako pierwszy w województwie dysponuje takim nowymi możliwościami. Do strzeleckiej placówki trafił sprzęt pochodzący ze zlikwidowanego szpitala tymczasowego w Opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Zakup aparatury do pracowni rentgenowskiej sfinansowano z funduszu covidowego. Koszt wyniósł ponad 2 miliony złotych. Kolejną ważną inwestycją, która została ukończona, jest lądowisko dla śmigłowców medycznych, które zlokalizowano obok Powiatowej Straży Pożarnej. Dla samych Strzelec Opolskich, dla powiatu, ale przede wszystkim dla sąsiadującej tutaj niedaleko autostrady A4. Z jednej strony mamy obsługę brzeską i opolską, a z drugiej strony tutaj nam obsługi lądowiskowej brakowało, a więc to na pewno jest poprawa bezpieczeństwa. To piąte lądowisko w naszym regionie. Dwa takie obiekty znajdują się w Opolu, po jednym w Brzegu i Nysie. Koszt budowy wyniósł ponad 1 000 000 zł. 300 tysięcy na tę inwestycję przekazał powiat. Reszta środków pochodzi z funduszy unijnych. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Odbiera dźwięk, przetwarza go i stymuluje elektrycznie nerw słuchowy. Tak działa implant ślimakowy, który przywraca słuch osobom głuchym i głęboko niedosłyszącym. Dziś w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu wykonano 19. zabieg wszczepienia urządzenia. O, tu jest właśnie implant, ta część wszczepialna, którą tutaj już przygotowujemy. Tylko ona jest pod skórą, prawda? 2 miesiące temu taki implant ślimakowy wszczepiono panu Wiesławowi, który w wyniku choroby niemal całkowicie stracił słuch. Myślę, że pod względem naukowym też pan profesor potwierdził, że częściowo zjawiska są niewytłumaczalne, dlaczego tak szybko odzyskałem ten słuch. Generalnie jesteśmy tak pół roku do przodu po rehabilitacji, bo ta rehabilitacja tak powinna trwać. Cuda się zdarzają, w moim przypadku pewnie tak było też. Reakcja pacjenta to kwestia indywidualna, ale pan Wiesław od razu zaczął powtarzać zdania, które usłyszał. Te pierwsze ustawienia często są bardzo ciche, pacjent musi się przyzwyczaić do tej elektrostymulacji teraz, bo to już jest tak, że dźwięki, które pacjent dostaje, to są impulsy elektryczne, więc mózg musi mieć chwilę czasu, żeby się przyzwyczaić, tak? Więc tutaj efekt rewelacyjny. Co potwierdza jego żona. Profesor nam uświadamiał, że ta rehabilitacja potrwa długo, nawet do roku czasu, że będzie się uczył mówić, że będzie się uczył poznawać nowe dźwięki. A tu przywożę męża do domu, on słyszy, rozumie, zdjął aparat ala zdrowego ucha,
i z nim już można było normalnie porozmawiać. Profesor Krzysztof Morawski, który razem z zespołem zabieg przeprowadził, przypomina, nie zawsze tempo rehabilitacji jest tak szybkie jak u pana Wiesława. Trzeba się jednak liczyć z tym, że trzeba te 2-3 miesiące, żeby taki pierwszy rzetelny wynik uzyskać, żeby rzeczywiście już pacjent zaczął korzystać z implantu. To jeżeli chodzi o dorosłych, no u dzieci to oczywiście jeszcze jest inaczej, bo dziecko na bazie tego implantu będzie wykształcało mowę. NFZ pokrywa w 100% koszt zakupu szczepienia implantu oraz rehabilitację pacjenta. Każda procedura jest troszkę inaczej wyceniona. Na te 16 procedur, które zostało nam przynajmniej do tej chwili przekazanych, sprawozdanych do realizacji, to zapłaciliśmy ponad 2,5 miliona złotych. A dziś wykonano 19 tego typu zabieg w szpitalu uniwersyteckim. Pierwszy implant wszczepiono tutaj w marcu tego roku. Małgorzata Lis-Skupińska, Kurier Opolski. Wzrasta liczba opolskich przedsiębiorców zadłużonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja zdecydowała się na przypomnienie, w jakich warunkach jest możliwe rozłożenie na raty, a nawet umorzenie wierzytelności. Ogólnie wniosków o różne formy oddłużenia i umorzenia płatnicy składek złożyli takich wniosków prawie 2700. Tutaj głównym wariantem był układ ratalny i takich wniosków wpłynęło niemal 1700. Płatnicy składek w ZUS, czyli przedsiębiorcy, pracodawcy, ale też osoby samozatrudnione, kiedy pojawi się zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z racji nieopłaconych składek, które mogą wynikać z trudności finansowych, to tacy płatnicy mogą zwrócić się do zakładu o jedną z form oddłużenia bądź umorzenie takich składek. W naszym regionie najbardziej popularną formą jest układ ratalny, który polega na tym, że taki płatnik składek podpisuje z ZUS-em umowę, która może zawierać takie warunki jak ilość rat, wysokość tych rat, termin spłaty zadłużenia. Możemy taki układ ratalny zawrzeć nawet do 96 miesięcy, czyli do 8 lat. A co jeszcze przed nami w serwisie? Proszę zobaczyć. Odwiedzam kluby, które mają zorganizowany ruch kibicowski na swoich stadionach. To jest głównie po to, że koszulka, którą odbiorę, ona została ode mnie wykupiona, wylicytowana. Na chwilę obecną na trasie mam 5 norweskich klubów. Są to najlepsze, największe ekipy kibicowskie. Na co dzień z dobroci serca wykonują swoją pracę, za którą nie oczekują zapłaty. Dziś obchodzą swoje święto, czyli Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji w opolskim hospicjum Betania zorganizowano pierwszy charytatywny kiermasz adwentowy. Fundusze ze sprzedaży świątecznych wyrobów zostaną w całości przeznaczone na potrzeby placówki. Pomoc potrzebującym w świątecznym klimacie. Hospicjum Betania z Opola zorganizowało charytatywny kiermasz. Chcemy pomagać Betanii, bo jak wiadomo, zima za pasem, a jako organizacja pożytku publicznego nie działamy dla zysku, nie prowadzimy działalności gospodarczej, że wszystko zostanie przeznaczone na działalność naszego hospicjum. Placówka od lat pomaga osobom chorującym na raka w stanie terminalnym. Organizuje różne warsztaty i zajęcia dla swoich podopiecznych. W działania angażuje również młodych opolskich wolontariuszy. Wolontariuszem jestem od 2 lat. Zostałam nim, bo lubię pomagać i bardzo lubię sprawiać radość drugiej osobie. I po prostu kocham ludzi i bardzo lubię, jak są szczęśliwi. Chciałam zacząć pomagać ludziom. Jak czasami widzę bezdomnych, jak pada deszcz, to mi się robi przykro. Chcę pomagać ludziom. Na kiermaszu można było zakupić piękne rękodzieła w postaci kolorowych kartek świątecznych, stroików czy ozdób wykonanych przez uczniów opolskich szkół podstawowych. O tym, że warto pomagać, przypominać nie trzeba. Wiedzą o tym też Opolanie. Człowiek się cieszy, jeżeli wie, że komuś może pomóc i ta druga osoba też się cieszy, prawda? A pomogła pani komuś kiedyś? Tak, ja pomagam cały czas. Nie tylko przed świętami. Całe życie, można by powiedzieć. Jak tylko jest ku temu jakaś potrzeba i tak dalej, pomagam jak najbardziej. Pomagam, udzielam jałmużny ludziom. Jeżeli spotykam kogoś na ulicy i widzę, że w potrzebie, to zawsze staram się pomóc. Pomagać może każdy. Jedni zostają wolontariuszami, inni zaś wspierają akcje charytatywne. Sposób jest nieistotny, liczy się gest. Bo ludzi dobrego serca jest zawsze za mało, lecz nigdy za dużo. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a przed nami kolejne informacje z naszego regionu w skrócie. Zapraszam.
Sejm przyjął ustawę Lex Czarnek, którą Senat chciał w całości odrzucić. Według niej zmienione mają zostać między innymi zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach. Donald Tusk wzywa do wyjaśnień trzech posłów Platformy Obywatelskiej, którzy nie byli obecni w sali w trakcie głosowania. Zarzuty kieruje w stronę Eugeniusza Czykwina, Bogusława Sonika, a także związanego z Opolszczyzną Ryszarda Wilczyńskiego. Więcej na ten temat powiemy w jutrzejszych wydaniach Kuriera Opolskiego. Nadal obowiązuje zakaz spożywania wody z kranu w gminie Łubniany. W jej zawartości sanepid wykrył obecność bakterii coli. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy mogą udawać się po wodę do przygotowanych punktów zastępczych. Kranówka nie nadaje się do jakiegokolwiek użytku przez ludzi. W gminie Turawa można korzystać z wody, ale tylko po uprzednim jej zagotowaniu i wyłącznie do pojenia zwierząt czy przeprowadzania prac porządkowych. Dziś pobrano kolejne próbki. Wyniki poznamy jutro rano. Jak podaje portal Opole TVP.pl, jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru mieszkania w domu wielorodzinnym. Do jego wybuchu doszło dziś rano w Głuchołazach. Ogień zajął jeden z lokali na drugim piętrze budynku. Akcja gaśnicza zakończyła się przed godziną 5 rano. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja. W czerwcu 2023 roku na trasę kibicowskiej wyprawy ponownie wyruszy fan Odry Opole Robert Ćwikliński, jak zawsze w szczytnym celu. Pomagał on już m.in. Opolskiej Fundacji Dom, a teraz pojedzie dla Doroty Aranin, która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Trasa wyprawy poprowadzi przez północ Norwegii. Adam Wołek. Dorota Aranin ma 44 lata i cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Pozostaje pod opieką mamy. Potrzeby są ogromne. Najważniejsze to jest logopeda, żeby ona mogła w życiu, jak mi zabraknie, mogła się do porozmawiać z ludźmi, żeby ją zrozumieli, bo ja jako matka ją bardzo rozumiem. Ale ludzie nie bardzo, także nie ma szczęścia do tego logopedy. No i brak funduszy, nie? Brak funduszy do tego logopedii. No i mieszkanie. Mieszkanie owszem również, bo wszystkie progi to jest przeszkoda w jej życiu. Zareagował kibic Odry Opole Robert Ćwikliński, który chce pomóc mieszkańcom dolnośląskiego Jelcza Laskowic. Znów rusza w kibicowską wyprawę. Jak usłyszałem historię Doroty oraz pani Ewy, no to ja już wiedziałem, że jadę dla Doroty i jadę dla pani Ewy. Organizator 8 wyprawy kibicowskiej podkreśla, że w ten sposób chce pomagać innym. Mówi, że to jego misja. Ja jestem człowiekiem, który po urodzeniu miał jeździć na wózku. Dowiedziałem się o tym od mamy, kiedy już byłem świadomym człowiekiem. No i naprawdę jestem wdzięczny za to, że jestem osobą, która na tym wózku nie musi jeździć, która nie musi się borykać z tym, że chodniki są za wysokie, że są progi w mieszkaniach wysokie, że mieszkania, klatki schodowe, urzędy, że wszystko jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wcześniej Robert przemierzał m.in. Anglię, Polskę i Czechy. Wśród beneficjentów jego działań było m.in. domowe hospicjum dla dzieci w Opolu. Jeszcze takiej inicjatywy na naszą rzecz nie było. Owszem, panowie na kajakach płynęli z Opola do Świnoujścia, ale tak duża inicjatywa już przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przemierzy 1700 kilometrów z Oslo do Tromsø. Młody chłopak wstaje z kanapy, bierze rower, swój własny urlop poświęca i jedzie rowerem dla kogoś, żeby pomóc. No jest to niezwykłe. W dzisiejszych czasach naprawdę to jest rzadkość. Cel? Zebrać minimum 50 tysięcy złotych, co nie powinno być trudne przy wielkich kibicowskich sercach. Odwiedzam kluby, które mają zorganizowany ruch kibicowski na swoich stadionach. To jest głównie po to, żeby koszulka, którą odbiorę, ona została ode mnie wykupiona, wylicytowana. Na chwilę obecną na trasie mam 5 norweskich klubów. Są to najlepsze, największe ekipy kibicowskie. Jest to Lillestrøm, jest to Stabæk, jest to Rosenborg, no i również Drammen i Kristiansand. W trakcie poprzedniej akcji zebrano ponad 100 tysięcy złotych. Teraz uruchomiono także zbiórkę na portalu Się Pomaga. A wyprawa do Norwegii ruszy już w czerwcu. Adam Wołek, Kurier Opolski. I tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i rozmowę dnia. Gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie Katarzyna Czochara, poseł na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. A o 21.30 wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.